by sobie na pewno życzył większej ilości słuchaczy, ale myślę, że ci, którzy tutaj się pojawili w nagrodę za swoją, że tak powiem, nadgorliwość, uzyskali od losu pewnego rodzaju dar w postaci obcowania z tą jakże rzadką sztuką wypływającą z serca. Jeżeli tak ma być, to ja się deklaruję, że robimy to dalej na 100% plus 40, 140. Nam się grało dobrze, no mam nadzieję, że publiczność nas tak samo odebrała, jak my publiczność i no my jesteśmy zadowoleni, że tak powiem. Więcej tlenu, rzeki wyrzek, więcej tlenu, szalenie idę, więcej tlenu, rzeki wyrzek, nie ma czym oddychać, więcej tlenu! Cieszę się, że jest dobre nagłośnienie, poradziła sobie ekipa, jeżeli chodzi o kwestię organizacyjną, nie ma nic do zarzucenia, jest bardzo fajnie. Zawsze przychodziłam tutaj, jak byłam młodsza i zawsze sobie wyobrażałam, a fajnie by było tam stać, a dzisiaj właśnie tutaj jestem i to jest bardzo fajne. Się cieszę, że mogłem wystąpić tutaj na tej piekarskiej scenie. Jest to o tyle dla mnie szczególne, że z zespołem w zasadzie grywamy naprawdę wiele koncertów, ale możliwość zagrania u siebie, w zasadzie w swojej rodzimej okolicy, to jest naprawdę coś wspaniałego. Zawsze były miastem dla nas przychylnym. Nic się nie zmieniło. Publiczność, która była tutaj, była jak zwykle świetna. Taki to czas, że nie zaufam mi. Ty nie jesteś ode mnie lepszy, ponoszę gołe, zaciskam pięści. Super atmosfera, super. Proszę zobaczyć, jak pięknie. Naprawdę super scena, wszystko grało się elegancko. Coś więcej, nic dodać, nic ująć. A jednak warto dodać, że Dni Piekar były również okazją do spotkania twarzą w twarz z twórcami ruchów społecznych, stowarzyszeń i fundacji. Wiele rzeczy się w mieście dzieje, ale nie wszyscy mają świadomość tego, że odbywają się właśnie one przez to, że działają społecznicy i warto, żeby ci ludzie po prostu się pokazali z twarzą swoją, ze swoimi stowarzyszeniami, że to są osoby, które poświęcają swój czas prywatny na to, żeby dać z siebie coś innym. I to jest, mi się daje istotą tego spotkania i tej prezentacji. Pewno! Życzę wszystkim kapelom, żeby mogli i mogły doznać tych wrażeń. Dzisiejsza impreza pokazała to, że jednak ludzie są bardzo otwarci na taką muzykę i bardzo chętnie reagują na to, co się dzieje właśnie na scenie, ze sceny. I to jest fajne, bo nie w każdym mieście można tego doświadczyć.
się głos! Osada,